To jest podcast muzykalności, odcinek 11. Zapewne nieraz słyszałeś o kolejnym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Najczęściej jednak w kontekście skomplikowanych przedsięwzięć popartych dużymi budżetami. Kilka lat temu zupełnie przypadkiem miałem okazję współorganizować warsztaty, o których chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć. Jak się okazuje, przy odrobinie kreatywności i chęci do pomagania innym możesz wraz ze znajomymi lub nawet samemu zrobić coś, co będzie ciekawym i inspirującym nie tylko muzycznie doświadczeniem. Kilkanaście osób niewidomych i słabowidzących przez prawie 4 miesiące poznawało instrumenty i uczyło się na nich grać. Efektem naszej pracy jest wspólnie nagrany utwór Hit the Road Jack, a cały projekt nazywa się Blues Ray. Uszanowanie, z tej strony Tomek Glinka, słuchasz właśnie podcastu muzykalności. Chciałbym dziś opowiedzieć Tobie o moim doświadczeniu pomagania innym. Pomagania przez muzykę, przez granie, przez obcowanie z muzyką, przez bycie z ludźmi, którzy muzyką się zajmują. Czyli o projekcie Blues Ray, który na początku 2013 roku wspólnie ze znajomymi realizowaliśmy przy wsparciu Unii Europejskiej i Polskiego Związku Niewidomych. Materiał dźwiękowy, który za moment usłyszysz, został zrealizowany jako krótki film dokumentujący przebieg naszej pracy. Uważam jednak, że również w wersji audio możesz spokojnie się z nim zapoznać. Oprócz moich wypowiedzi usłyszysz w nim wypowiedzi osób niewidomych i słabowidzących, czyli uczestników warsztatów Blues Ray. Usłyszysz też trochę muzyki, która nam towarzyszyła, no i trochę dźwięków tła, ponieważ słychać tam również osoby, które pracowały podczas tych warsztatów. Nie będę wymieniał wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt, ale na pewno nie udałoby się go zrealizować bez Piotrka Niedzieli, bez Marty Michnowskiej, która reprezentowała Polski Związek Niewidomych i bez Piotra Janiszewskiego, dzięki któremu udało nam się podsumować dźwiękowo i wizualnie to, co wspólnie wypracowaliśmy na tych warsztatach. Nasze założenia dla tego projektu były następujące. Zapraszamy grupę osób niewidomych lub słabowidzących bez względu na poziom umiejętności gry na jakimkolwiek instrumencie. Podczas cyklicznych warsztatów zapraszamy muzyków, którzy pokazują instrumenty, na których grają, prezentują ich możliwości, pozwalają uczestnikom na to, żeby sobie na tym instrumencie zagrać, żeby go obejrzeć, żeby go dotknąć, żeby mieć okazję w ogóle mieć z nim jakiś kontakt, żeby zapoznać się, jaka jest charakterystyka tego instrumentu. Potem każdy uczestnik wybiera sobie jeden instrument, który najbardziej przypadł mu do gustu i uczy się na nim grać przez kolejne tygodnie. Uczy się konkretnego utworu, który wspólnie wybraliśmy, by potem finalnie zarejestrować go razem w studio. Jako że podjąłem się koordynowania temu projektowi, to w całej masie różnych obowiązków koordynatora miałem jeszcze na koniec do zrealizowania nagranie. I za punkt honoru postawiłem sobie, że każdy, kto w tych warsztatach weźmie udział, niezależnie od tego, czy jest muzykiem, który już coś grał, a byli tacy, czy jest muzykiem, który w życiu nie miał żadnego instrumentu w ręku i dopiero właściwie na tych warsztatach miał okazję zacząć na czymś grać, a tacy też byli, że dla każdej z takich osób znajdzie się miejsce w finalnym nagraniu. I teraz musieliśmy tak dobierać repertuar, tak uczyć tych ludzi wspólnie z innymi muzykami, którzy uczyli na instrumentach, żeby każda z tych osób zrealizowała swoją partię i żeby to znalazło się na nagraniu. Czy mi się to udało? O tym opowiem na koniec tego odcinka. Na koniec opowiem też o tym, skąd się wzięła nazwa muzykalności, bo jest to ciekawostka związana właśnie z tym projektem. To, że w ogóle doszło do tego projektu, to dla mnie osobiście było dużym zaskoczeniem, bo historia była taka, że szukaliśmy wspólnie z Piotrkiem Niedzielą miejsca, gdzie no, będziemy mogli grać, robić próby, być może nawet może otworzymy jakąś szkołę i będziemy mogli uczyć grać na instrumentach. W Warszawie nie jest to łatwa sprawa. Czynsze są wysokie, adaptacja akustyczna też swoje kosztuje i no, znalezienie pomieszczenia no nie jest łatwe. Każdy, kto szukał jakiegoś miejsca dla siebie, już nie wspomnę o miejscu, gdzie gra się muzykę, gdzie ma być grana muzyka, no to wie, że nie jest to miasto jakoś takie szczególnie łatwe do tego, żeby w jakiejś rozsądnej cenie znaleźć coś fajnego. No ale zdarzyło się tak, że wracaliśmy z jakiejś próby orkiestry chyba z Piotrem
No i byliśmy już po jakichś kilku obejrzeniach różnych sali, to raczej były porażki niż jakieś konkretne rzeczy, którymi moglibyśmy się zainteresować. No i jedziemy sobie, widzimy na jednej z ulic na Żoliborzu wielki baner, pomieszczenia biurowe do wynajęcia, a że budynek już widać było, że był taki dość leciwy, to pomyślałem, kurczę, no jeżeli mają pomieszczenia biurowe, no to może też mają jakieś pomieszczenia takie, nie wiem, bardziej gospodarcze albo może nawet piwniczne, gdzie możemy, moglibyśmy to zaadoptować na studio, bo zwykle to tak jest, że studia w miastach lądują właśnie w jakichś podziemiach, chociaż na szczęście to się już zmienia. W każdym razie weszliśmy z Piotrem porozmawiać i okazało się, że tak, że jest takie pomieszczenie, że moglibyśmy je zaadoptować właśnie na salę prób i na studio. No podpisaliśmy tę umowę, odpowiednie papiery i zabraliśmy się ostro do pracy. I takie wiecie, no typowe zajęcia dla muzyków, czyli skuwanie tynku ze ściany, kładzenie karton gipsu, malowanie, wykończeniówka, no typowe zajęcia dla muzyków. Kiedy już wszystko było gotowe, znaczy właściwie jeszcze nie wszystko, ale już tak zbliżyliśmy się do końca, to zaczęliśmy tak rozmawiać, że w sumie kurczę, jesteśmy w budynku Polskiego Związku Niewidomych i może fajnie byłoby coś zrobić dla tych ludzi, skoro już tu jesteśmy, skoro już tutaj będziemy mieli zamiar grać i w jakiś sposób będziemy obecni, no to może podzielimy się tym, że my jesteśmy muzykami, że możemy w jakiś sposób, nie wiem, pokazać naszą wizję grania i muzykowania. No i wszystko zaczęło się, jak już tak zaczęliśmy to konkretyzować, to zaczęło się to rozbijać właściwie o pieniądze, no bo trzeba wynająć muzyków, którzy w jakiś sposób będą pokazywać chociażby te instrumenty. Trzeba doposażyć tą salę, no i też jakoś udostępnić ją w ogóle właśnie, zrobić ją taką nie tylko dla nas, ale też dla osób, które mają tam przyjść z zewnątrz. No i to, co nam przyszło pierwsze do głowy, no to jakieś wsparcie z Unii Europejskiej, no bo właściwie skąd tu indziej można wziąć te pieniądze. Okazało się, że jest możliwość dofinansowania. Był tylko jeden szkopuł. Żaden z nas w życiu nie pisał projektów o dofinansowanie do Unii Europejskiej i jak sprawdziliśmy, kiedy jest termin upływu wniosków, to okazało się, że jest on za 3 dni. Za dużo się nie zastanawialiśmy. Stwierdziliśmy, że nie ma zbyt wiele do stracenia, więc spróbujemy. I jak zaczęliśmy się wczytywać w ogóle w sam proces składania wniosków, w sam proces formalny, to okazało się, że musimy mieć partnera, który ma osobowość prawną, dlatego że my tej osobowości prawnej nie mieliśmy, a to się wiązało z jakimiś pieniędzmi, z jakimiś rozliczeniami, z jakąś odpowiedzialnością, więc trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie nam w jakiś sposób to firmował, kto będzie naszym właśnie partnerem dla naszej grupy nieformalnej. No, nie mieliśmy kogoś takiego w naszym otoczeniu, więc jedyną instytucją, która przyszła nam do głowy, była ta, w której budynku właśnie się znajdowaliśmy, czyli Polski Związek Niewidomych, więc niewiele myśląc, umówiliśmy się na spotkanie z dyrekcją, czyli z panią dyrektor i z panią prezes. No i pamiętam, że to spotkanie było takie no dość z naszej strony entuzjastyczne, no bo prezentowaliśmy projekt, na który właśnie wpadliśmy, a z drugiej strony trochę nerwowe, no bo nie do końca jeszcze wszystko było zaplanowane, nie do końca wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie dokładnie wyglądało. Wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić. No i pamiętam, że pani dyrektor wysłuchała nas w skupieniu. Jest też osobą niewidomą, więc widziałem, że słuchał uważnie tego, co ja i Piotrek mamy do powiedzenia. No i po czym jakimś dziwnym trafem w ogóle dwóm obcym gościom z ulicy, którzy chcą, żeby Polski Związek Niewidomych, poważna instytucja, firmowała jakiś projekt dotyczący muzyki, okazało się, że tak, że dostaliśmy taką zgodę, no i właściwie mogliśmy już zacząć działać. Pozostała tylko taka mała, banalna rzecz, jak napisanie wniosku. Przypominam, że zostało 2 dni do terminu składania wniosków, więc postanowiłem, że wezmę to na siebie. No i nie zastanawiając się wiele, zabrałem się po prostu za pisanie. Pamiętam, że w ciągu tych 48 godzin spałem może 3, może 4 godziny i pamiętam, że musiałem wypełnić mnóstwo jakichś dziwnych tabelek, jakichś dziwnych rubryk, musiałem wszystko opisać od początku do końca, chociaż tak naprawdę no, nie mieliśmy w ogóle dokładnie tego wszystkiego rozplanowanego, widzieliśmy generalnie, co chcemy zrobić, ale nie mieliśmy tego w szczegółach, więc musiałem to wszystko opisać od każdej ze stron, musiałem to w jakiś sposób też policzyć, nawet wstępnie finansowo i po jednej dobie miałem już serdecznie dość w ogóle całego tego projektu. Chciałem po prostu to rzucić w cholerę i dać sobie spokój. Ale no, stwierdziłem, że kurczę, no jednak no, skoro już
poszliśmy tak daleko, no to jakby nie można zawrócić. A jedyne, o czym marzyłem, to po prostu, żeby mieć to już z głowy. No i pamiętam, że dwa dni później, jak już ostatniego dnia, kiedy trzeba było ten wniosek właśnie złożyć, że to był ostatni termin, kiedy już szedłem z wypełnionym wnioskiem pod pachą, nie myśląc raczej pozytywnie o tym, że to się w ogóle uda, no bo przecież wcześniej takich wniosków nigdy nie pisałem, to pamiętam, że zdążyłem tuż przed zamknięciem. Złożyłem te dokumenty pani przy stoliku, która przyjmowała właśnie różnego rodzaju wnioski. Pamiętam, że popatrzyła na mnie tak, jakby zobaczyła zombie. No ale w sumie tak wyglądałem, więc wcale się nie dziwię. Pamiętam, że przyjęła ten wniosek, dała mi potwierdzenie, a ja udałem się po prostu do domu, żeby wreszcie odpocząć. I na 2,5 miesiąca zapomnieliśmy w ogóle o całej sytuacji, bo była cisza, nie wiadomo było, o co chodzi. Naprawdę, nie mieliśmy zbyt dużych nadziei, że to się w ogóle uda, że cała ta praca się uda, no bo totalnie to był w ogóle taki spontan tak zwany. Jednak 20 grudnia 2012 roku dostałem informację, że, cytuję, Narodowa Agencja zawiadamia, że państwa projekt pod tytułem BlueSray został zaakceptowany w dniu 13 grudnia 2012 roku przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w oparciu o rekomendację Komitetu Ewaluacyjnego Programu Młodzież w Działaniu. W skrócie oznaczało to tyle, że otrzymaliśmy dotację i możemy zacząć działać. Teraz już zapraszam Cię do zapoznania się z warsztatami BlueSray od strony osób najważniejszych, czyli uczestników tego projektu. Z góry przepraszam, że mój głos brzmi w tym nagraniu, jakbym był totalnie niewyspany, ale rzeczywiście tak było, ponieważ projekt się kończył, było mnóstwo rzeczy do ogarnięcia i no niestety słychać to w moim głosie. Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych i o zgaszenie świateł. Do widzenia. Życzymy miłego seansu. Dobrze. A jakbyś do tego wyszło? W zeszłym roku, tak koło wakacji, wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można uczyć się grać muzykę, gdzie będzie się można uczyć grać na instrumentach. No i postanowiliśmy, że zaczniemy szukać po prostu takiego miejsca tutaj w Warszawie, żeby móc zrobić studio, gdzie po prostu te zajęcia mogłyby się odbywać. Po pewnym czasie trafiliśmy na Muranów i okazało się, że na ulicy Konwiktorskiej udało nam się trafić na życzliwych ludzi, którzy w jakiś sposób przyjęli nas tutaj z naszym pomysłem. Razem z grupą znajomych założyliśmy grupę nieformalną muzykalności. Chcieliśmy pisać projekt, napisaliśmy go. Wpadliśmy na pomysł, żeby realizować ten projekt z myślą o młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Z racji tego, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, które zrzesza właśnie ludzi z tego typu problemami. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu i realizowaliśmy go wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych. No w sumie oczekiwania nie były jakieś wygórowane na to, że się uda, bo zawsze to tak jest, że było to coś nowego, właściwie nie mieliśmy nic do stracenia, może kilka wieczorów na napisanie projektu i zaplanowanie wszystkiego. Ku naszemu zdumieniu okazało się, że projekt przeszedł i okazało się, że czas po prostu zacząć działać. Boże, ja to palce, a ja chyba mam dziś. Wystarczająco. Tak? Tak. Ja tu wszystkie cztery klapy. To jest klapka? Tak. Boże, ile to jest, słuchajcie. To niech pan mówi. A ja będę panu grać. Aha. Thank you.
Nazywam się Marta Woźniak i mieszkam w Warszawie. Na co dzień pracuję w charakterze telepracownika, telepracy przez internet. Generalnie lubię słuchać muzyki. Zawsze, jak pamiętam już od małości, w moim domu cały dzień grało radio. Od rana do wieczora, więc... I zawsze lubię słuchać muzyki. Bardzo lubię chodzić na koncerty. Dla mnie muzyka jest osobiście takim alternatywą na ujście różnych emocji, na poradzenie sobie w życiu, na podnoszenie się po porażkach, ale też towarzyszy mi, kiedy jest radość, kiedy mogą właśnie z tą muzyką gdzieś te emocje ujść. No i trzeba tego pilnować po prostu. No. Jak to zgubisz, to się wysypuje. Potem trzeba się próbować łapać. Ale później to, jak będziesz to liczyła ileś tam razy, to potem do automatu to się będzie, wiesz, działo samo. Mhm. Jestem Tomek Wilewski, jestem z Zielonki. Te warsztaty to jest w ogóle bardzo fajna opcja, dlatego że zazwyczaj jak są różne dla niewidomych, nie wiem, projekty, to jest mniej więcej tak, chodźcie tu, biedne ludzie, niewidomie, i w ogóle tu coś sobie tam zaśpiewajcie, zagrajcie, no tu jest jakaś tam szansa na to, że powiedzmy jakoś to fajnie wyjdzie. No bo zazwyczaj to jest, powiedzmy, ktoś coś zaśpiewa, jakieś, nie wiem, poezja śpiewana albo coś tego typu. No tu jest, powiedzmy, jakiś blues, powiedzmy, coś, jakieś takie klimaty bardziej, powiedzmy, ciekawe. No, pytanie, czym w moim życiu jest muzyka, nie umiem nigdy opowiedzieć, dlatego że to jest takie coś, co mi w zasadzie towarzyszy poniekąd gdzieś tam wszędzie. To ciężko nawet powiedzieć, czym jest muzyka. No po prostu ja o tym mogę mówić bez przerwy. To jest takie coś, no, co jest po prostu u mnie i gdzieś tam musi być. Ma być przerwa tam. Czy będzie break? Okay. Nazywam się Alicja Pędowska, jestem z Warszawy. Interesuję się muzyką, śpiewem i tańcem. To jest pierwsze chyba 3 tygodnie, gdzie wspólnie z grupą mogliśmy wypróbować każdego z instrumentu. I bardzo mi się podobało, że każdy z tych muzyków potrafił jakby dotrzeć do każdego z nas z osobna i pomóc jakby zapoznać się z tym instrumentem. Czym jest muzyka dla Ciebie? Co oznacza w Twoim życiu? Z oderwaniem się od takiej codzienności, od tej szarej. Pozwala mi jakby... niesie taką siłę, gdzie na co dzień spotykam się z jakimiś problemami, kłopotami w życiu, a słuchając muzyki można się oderwać od tej rzeczywistości. Muzyka jest dla mnie takim najważniejszym priorytetem i uświadamia mi, jak dużo dzieje się właśnie w moim życiu i taką ścieżkę mi wytycza, którą właśnie staram się podążać. I tutaj, będąc na tych warsztatach, myślę, że poznałam fantastycznych ludzi, którzy otworzyli mi tą drogę i dzięki nim uwierzyłam w siebie, w swoją siłę. I do tej pory właśnie pragnę realizować dalej swoją przyszłość z muzyką. Ja się nudzę. Już? Tak, już poleciało. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, śmiało ten raz, nie? Nie wiem, panie. Nazywam się Mikołaj Pacholec i mieszkam tu w Warszawie, mam 18 lat. No, interesuję się dosyć muzyką już od gimnazjum, od początku gimnazjum. Zacząłem grać na gitarze klasycznej w drugiej klasie gimnazjum i teraz
No, chciałem jakoś się nauczyć też na basie grać. Dlatego przyszedłem na te zajęcia. Było takie, kiedyś taki program For Fun Rock, czy coś takiego. No i to mi się tak bardzo spodobało, że po prostu zacząłem słuchać tego. No i to przeszło w zainteresowanie też innymi rodzajami muzyki. Już tak ostatnio się tak na więcej ich otworzyłem. Dla muzyki chodzę dzisiaj na koncerty, na różne takie spotkania, takie jak na przykład te, które były organizowane teraz, ten Plus Ray. No i można poznać przez to wiele ciekawych osób. No i to jest też taki jakby temat do rozmów wraz z innymi, którzy słuchają takiej muzyki. A tylko tam dalej jest jeszcze jakaś taka zmiana tonacji czy coś? Tak, to jak dojdziesz do tej zmiany tonacji, zrobimy sobie przerwę i wtedy pojedziemy już od normalnej tonacji. Nazywam się Dan Piechota, mam 20 lat. Pochodzę z miejscowości Gołębiów między Warką a Grójcem. Uważam, że to jest bardzo trafiony projekt. Można zawrzeć nowe znajomości, jednocześnie fajnie sobie pomuzykować. A powiedz mi, z jakimi innymi instrumentami miałeś do czynienia tutaj, które może z warsztatów zrobiły na tobie największe wrażenie? Największe wrażenie? Wydaje mi się, że gitara basowa. Przede wszystkim moc i intensywność dźwięku. Czym dla ciebie jest muzyka? Co znaczy ona w twoim życiu? Właściwie to nie wyobrażam sobie bez niej życia. W każdym tego słowa znaczeniu. Od 16 jest woga i to tak naprawdę jest istotne, jeśli chodzi o zdjęcia. Takie, te. A później to będzie? A potem jeszcze gitara. Wcześniej z pelino. Wcześniej z pelino, więc ewentualnie poprosimy. Dobra, jak się uda, to jeszcze na aparat może nawet super. Ale dobrze, Damian. Ja Ci dziękuję. No, bardzo fajnie. Okay. Nazywam się Piotr Braun. Pochodzę z Jeleniej Góry, chociaż od 8 lat mieszkam już w Warszawie i pewnie tutaj zostanę na stałe już. Z zawodu jestem prawnikiem oraz kryminologiem. Obecnie piszę doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Moja przygoda z muzyką teoretycznie zaczęła się bardzo wcześnie, ponieważ jestem absolwentem szkoły średniej muzycznej w klasie skrzypiec. W związku z czym kilkanaście lat na tych skrzypcach grałem. Muzyka na pewno kiedyś była, grałem jeszcze w szkole, jako dziecko sporo występowałem i to była przepustką, taką możliwością do zobaczenia różnych ciekawych miejsc, bo dużo wyjeżdżałem. Na pewno teza, że osoba niewidoma ma lepszy słuch muzyczny, jest fałszywa, błędna. Osoba niewidoma, w ogóle osoba z dysfunkcją wzroku, na pewno ma lepszy słuch, ale taki słuch, który służy jej do czynności dnia codziennego. Osoby niewidome, zwłaszcza młodzież, mając mniej możliwości rozwijania się, wiadomo, sport odpada raczej, no, można oczywiście pewne rzeczy wykonywać, no, ale w piłkę nożną się nie pogra. Stąd relatywnie więcej osób z dysfunkcją wzroku gra, śpiewa i zajmuje się muzyką i dlatego myślę, że taki pogląd. No właśnie jeden taki, dasz ale? A dobra, ale to po jednym, pod rząd czy? Nie, na razie nagrajmy ten jeden pierwszy, ten stary, dobra, to drugi stary. Dobra. A potem się jeszcze pobawimy. Czyli cztery razy, jak tak. W te okay. Podjazdy. Dobra. Ja sobie będę tam grać. Dobra, też najlepszy, bierz najlepszy. Okej, okay, poczekaj chwilę. Możemy? To spróbujmy. Ja puszczam po prostu podkład, a ty generalnie, a wyjedziecie. Okej. Nazywam się Konopka Piotr, jestem z Marek pod Warszawą. W moim życiu w ogóle muzyka jest dla mnie no taką jakby takim odpoczynkiem od wszystkiego, od szkoły, od problemów różnych, które czasami tam nazbierają się. No jak w szkole coś jest, no to bywa tak nieraz, ale to przechodzi szybko, no i później jest dobrze. No a oczywiście dla mnie muzyka jest no przede wszystkim tym, że ją lubię. Lubię jej słuchać. Ja mogę na przykład jednej płyty ciągle słuchać i mi ta płyta się na przykład nie znudzi. Przede wszystkim najbardziej zapadło mi w pamięć to, że no mamy tutaj świetnych prowadzących, prawda? Bo bez nich myślę, że projekt by się na pewno nie odbył.
No przede wszystkim zapadło mi w pamięć ogólnie no, to, że wszyscy się rozumiemy, prawda? Jest coś takiego. No to, co jeszcze mi zapadło w pamięć, no, że tworzymy zespół, że spotykamy się razem i to jest najważniejsze. Raz, dwa, trzy, cztery, krz, 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 krz. Tak. Okej, okay, jesteś gotów? Proszę bardzo. Tak? Tak, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. No, zobaczymy, jak to wyszło. My name is Alejandro. Nazywam się Alejandro. Alex. Jak kto woli. Pochodzę z Hiszpanii. Pochodzę z Hiszpanii. Tutaj mieszkam od 2 lat. W Hiszpanii śpiewałem w zespole rockowym. I naprawdę bardzo się cieszę, że mam szansę znów zaśpiewać w jednym z projektów Młodzieży w Działaniu. Muzyka to wielka rzecz. Pozwala wyrazić to coś silnego z wnętrza, ze środka. Uwielbiam stan na koncertach heavy metalowych. Niezwykle mocne doświadczenie. Czysta adrenalina. Ale lubię rozmaite rodzaje muzyki, które wyobrażają różne rzeczy. Śpiewałam także flamenco w Hiszpanii. To całkiem odmienne uczucie, silnie związane z krajem. Muzyka jest potężnym sposobem wyrażania nie tylko siebie, ale też prowokowania uczuć w innych. Rodzaj bardzo szczególnego dzielenia. Gdy gra się w zespole, cała grupa gra razem, całkowicie zsynchronizowana, to jest wyjątkowe uczucie, że robimy to wspólnie. Bardzo ciekawe wydaje się, że projekt nawiązuje do Raya Charlesa, jednego z najbardziej znanych niewidomych muzyków. Pomysł pewnej gry z tą ideą jest bardzo interesujący. Są inni muzycy, mniej popularni niż on, ale to ciekawy sposób, aby pokazać, jak ludzie mogą osiągać cele, nawet jeśli na drodze stają im dodatkowe przeszkody. Ta myśl może zachęcać do przełamywania barier. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. How is it now? I need the music louder. Music louder, okay. Piotr Cieniewski, Krzysztof, pochodzę z Warszawy, z południa. No i o sobie, no uczę się trochę fotografii i gram na gitarze. Czym dla ciebie jest muzyka? Co ona oznacza w twoim życiu? Taką odskocznię od rzeczywistości, no i wielką pasję. W domu słucham, gram, chodzę na różne koncerty i to jest spędzanie czasu. No to jest potrzebne, to zbliża do siebie strasznie ludzi i można się przez to rozwijać. Ja sam ze znajomymi czasami idę na jakąś salkę pograć. To jest fajne spędzanie czasu. Lepiej niż pod drzewem z piwem. Było bardzo miło i fajnie na tych warsztatach. Oby więcej takich było. Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, to nie jest tak źle. Jak się słyszy tak w grupie, to się jakoś tam głupi. To jak w orkiestrze, nie? Jak jeden źle zagra, to reszta go pokryje. Więc... Ja mam na imię Aleksandra, znajomy mówił Olka albo Ola na mnie. Jestem z Warszawy, mieszkam na Dolnym Mokotowie. No, mi się naprawdę bardzo podobało. Bardzo fajnie, cieszę się, że wzięłam w tym udział i wiele rzeczy się dowiedziałam przy okazji. No, szkoda, że tak krótko. Bo gdyby było dłużej, to może bym jeszcze czegoś się tam dowiedziała. Szczerze powiem, że chciałabym się w przyszłości nauczyć na gitarze grać. Czym dla ciebie jest muzyka w twoim życiu? Ja ci powiem, że dla mnie to jest pewien rodzaj nie tyle spędzania czasu, tylko słuchania pewnego odpoczynku, relaksu. Takiego wyciszenia czasami i wyrażenia swoich emocji, czy po prostu identyfikacji z kimś, kto wyraża te emocje. Każdy warsztat to było takie oczekiwanie, bo dokładnie nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało.
I cieszyłam się właśnie, że w sobotę idę na ten warsztat. I praktycznie wszystkie instrumenty mi się podobały. Trzy i... Tak, teraz spokojnie, tylko to jest jakiś... Ja to zrobię. No, mam na imię Rafał, mam 30 lat. Przyjechałem z miasta Łodzi. Tutaj jestem po trosze muzykiem, po trosze realizatorem dźwięku. Jak usłyszałem flet poprzeczny, jak nauczycielka zagrała utwór Debussy'ego Syrinx, to mówię, to coś dla mnie. No i zacząłem się uczyć na flecie. No i tak już sobie dmucham w ten flet 16 lat. Muzyka. To swego rodzaju laboratorium. Bo można robić różne rzeczy z tym. Najbardziej to polubiłem zajęcia, gdzie przyjechała dziewczyna z bongosami afrykańskimi. Bo chodzę w Łodzi do takiej szkoły bębniarskiej, no i, że tak powiem, mogłem sobie pograć na moim ulubionym instrumencie, w sumie takim prowizorycznym dżembe, nazwijmy to, bo to było mniejsze niż dżembe, bo prawdziwe dżembe jest większe trochę. Co najbardziej zapamiętałeś z tych warsztatów, podsumowując? Co najbardziej? Po prostu dowiedziałem się dużo o bluesie, co to jest, z czym to się je, ile to ma w sobie taktów, jaką to ma w sobie melodykę, dynamikę i tak dalej. Jak na różnych instrumentach to można wykonać. Ona to je i walczy nam. Nie mogę po prostu rozmawiać. Już? Gotowe? Tak. Ala, zagraj szlurkę na wydechu. Ja nazywam się Paweł Kozłowski, pochodzę z Gdańska. Przyjechałem do Was, przebyłem do Was długą drogę, bo przyjechałem do Warszawy przez Kraków. Czym dla mnie jest muzyka? Podkładem do życia, tak? Każdy sobie jakiś podkład do życia robi, ja generalnie staram się muzyką tworzyć sobie klimat, tak? Być może poznawać też nowych artystów, których nie znałem wcześniej. Tego typu projekty zawsze warto kontynuować, jeżeli tylko są na to środki, jeżeli tylko prowadzący mają na to czas i zasoby odpowiednie, nie? Bo wiadomo, że na czymś trzeba ćwiczyć, a nie każdy, tak jak ja, nie miałem gitary, a jednak pozwolono mi przez jakiś czas na tej gitarze grać, tak? Co mnie bardzo zaskoczyło, bo nie wyobrażam sobie szkoły muzycznej, która by mi pożyczyła na przykład gitarę do domu. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ludzie mnie tutaj zaskoczyli, tak więc tak, jak najbardziej, to oczywiście tak jak mówię, zależy od ludzi, ale jak najbardziej warto takie warsztaty kontynuować, warto, żeby tutaj się spotykali tacy ludzie, którzy są muzykalnieni. Wiesz co, ja na te warsztaty przyszedłem bez jakichkolwiek oczekiwań, tak? Ja tu przyszedłem, żeby z taką myślą, ciekawe jak to będzie, ciekawe co tu będzie, nie? Przede wszystkim. Dlatego ja przede wszystkim nie wiem, jak takie warsztaty mogłyby wyglądać. Natomiast czy można byłoby coś zmienić? Nie, w związku z tym, że bez oczekiwań tu przyszedłem, to ja nie mam żadnych konkretnych propozycji zmian. Nie przychodzą mi w tej chwili na szybko do głowy. Mi generalnie się podoba konwencja takich warsztatów, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś tu przychodzi bez oczekiwań, tak jak ja, to bierze z tego wszystko, co jest w stanie wziąć, tak? Mhm. I ja z tego biorę wszystko. Widzę, że wziąłeś sobie do serca moje ostatnie. No, staram się, wiesz, też nie miałem gdzie kiedy ćwiczyć, nie? Więc no, wiem. Ćwiczyłem na sucho w głowie, nie? Wiem. To mi zostało jedynie. Poczekaj chwilę. Nazywam się Paweł Jąsik. Mieszkam w Warszawie, natomiast pochodzę z Rzeszowa. No i cóż, jestem osobą niewidomą, że tak powiem, od dzieciństwa. Obecnie, że tak powiem, skończyłem studia, obecnie pracuję. Natomiast, no tak właśnie dlatego się zdecydowałem na udział w tym projekcie też, bo chciałem troszkę bardziej od strony tak naprawdę teoretycznej, przynajmniej na początku, się czegoś dowiedzieć, no i mieć jakiś kontakt właśnie. No, zdobyć jakieś takie pojęcie. Też tutaj trzeba było sobie wybrać dwa instrumenty, więc trochę miałem styczność tu z harmoniką ustną. Bardzo fajny, aż nie przypuszczałem, że jest to tak fajny, wdzięczny instrument ogólnie rzecz biorąc. I jakoś mi się też to bardzo spodobała gra na tym instrumencie. Nie przypuszczałem, że harmonika może być tak
No właśnie, że można zrobić takie rzeczy na harmonijce i że jest faktycznie to bardzo, bardzo taki przyjemny, wdzięczny instrument, który tak naprawdę wszędzie można ze sobą zabrać i ogólnie pokazać sobie. Nie, no ogólnie, że tak powiem, projekt był super i że tak powiem dzięki wszystkim za możliwość spędzenia czasu z wami. Cichutko ciszej. Jeszcze cicho, ale temu zostaje. I zostaw akord w prawej dłoni. Naciśnij go i zostaw. Wiele osób pyta, co będzie dalej i jak to będzie. I w ogóle wiele osób pyta, dlaczego tak szybko, dlaczego tak krótko. Ja mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby kontynuować ten projekt. Na pewno ci, którzy wzięli w nim udział, z deklaracji wiem, że chętnie by wzięli udział w projekcie dużo dłuższym i takich, którzy rzeczywiście pozwoli im nauczyć się grać na tych instrumentach, bo nie oszukujmy się, przez 4 miesiące jakby to trwanie projektu, ale przez powiedzmy 3 miesiące samej pracy nie jesteśmy w stanie nauczyć się nikogo profesjonalnej gry, ale jesteśmy w stanie jakby zarazić go tym, żeby chciał w ogóle działać i też żeby chciał działać sam, żeby taki projekt może stworzyć każdy tak naprawdę, kto będzie miał determinacji, żeby po prostu zebrać się w jakąś większą grupę, bo wiadomo, że wtedy jest łatwiej podzielić się obowiązkami i po prostu zacząć działać, więc jeśli chodzi o Blues Raya, no to chcielibyśmy go kontynuować i mam nadzieję, że się to uda. Na pewno mamy duże wsparcie właśnie jeśli chodzi o osoby, które nam pomagały przy tym projekcie i no i uczestnicy sami, którzy cały czas pytają, dlaczego już jeszcze chcemy więcej, chcielibyśmy się jeszcze uczyć, może stworzyć jakiś inny projekt, może na trochę innych zasadach, może dłuższy przede wszystkim. Mamy nadzieję, że to się uda. Przed zakończeniem tego odcinka chciałbym się podzielić z Tobą jeszcze kilkoma moimi przemyśleniami. Z perspektywy czasu pamiętam, że dość mocno martwiłem się o to, jak to wszystko wyjdzie. No, ani ja, ani Piotr nie mieliśmy doświadczenia w pracy z osobami, które mają jakąś dysfunkcję wzroku. Studio, które przygotowaliśmy, gdzie odbywały się warsztaty, znajdowało się w piwnicy budynku i żeby do niego dojść, od głównego wejścia trzeba było pokonać kilkadziesiąt metrów, najpierw schodami w górę, a potem stromymi schodami w dół. No i pierwsze, co mi stało przed oczami, no to po prostu to, że któryś z uczestników tych warsztatów po prostu połamie się na tych schodach, ja będę go miał na sumieniu, a jeszcze w dodatku pójdę za to siedzieć za kratki. Jak się okazało już po pierwszym warsztacie, to moje obawy były w ogóle kompletną bzdurą, bo każdy sobie świetnie poradził, bez problemu dotarł na miejsce, najczęściej sam, czasem z pomocą kogoś z rodziny albo jakiegoś znajomego, a nawet jedna z uczestniczek przyszła w towarzystwie mega uroczego psa labradora o imieniu Wedel, którego zdjęcie możesz zobaczyć na stronie muzykalności.pl/11. I z każdym kolejnym warsztatem przekonywałem się o tym, że moje obawy pracy w ogóle z osobami, które no, nie widzą prawie wcale albo nie widzą właśnie wcale, nijak się mają do rzeczywistości. Uczestnicy okazali się super osobami, często tryskającymi entuzjazmem w ogóle, co w sumie wydawałoby się dziwne, jeżeli myślimy o kimś, kto ma po prostu jakąś niepełnosprawność i część z tych znajomości kontynuuje do dziś, także jest to w ogóle jeszcze taka dodatkowa, dodana wartość do całej tej historii. We wstępie obiecałem odpowiedzieć jeszcze na pytanie, co nam się udało przez te 4 miesiące wspólnie osiągnąć. No, myślę, że po wysłuchaniu wypowiedzi uczestników już wiesz o tym, że każdy tutaj osiągnął coś innego dla siebie. Namacalnym efektem naszej pracy jest utwór Hit the Road Jack, który, tak jak we wstępie przypominałem i pewnie już go gdzieś tam słyszałeś w tle w nagraniu,
Nagraliśmy go razem. Nagranie tego utworu, jak i krótki dokument, którego wersji dźwiękowej właśnie wysłuchałeś, możesz wysłuchać, możesz obejrzeć właściwie i wysłuchać na stronie muzykalności.pl/UE, skrót od Unii Europejskiej, UE. Dla mnie ten projekt był ciekawym wyzwaniem, jako dla muzyka, jako dla nauczyciela, no i jako dla organizatora. I tak reasumując, to gdyby ktoś zaproponował mi powtórzenie takiego projektu, to bez wahania bym się w to zaangażował. Pod jednym warunkiem, że ktoś inny napisałby za mnie wniosek, ponieważ to było naprawdę, naprawdę ciężkie zajęcie. Jako ciekawostkę na koniec dodam, że właśnie nazwa muzykalności wiąże się jakoś z tym projektem, ponieważ w formularzu do tego projektu trzeba było wpisać nazwę grupy nieformalnej, którą tworzyliśmy razem z moimi znajomymi. Nie było za dużo czasu na zastanawianie się, jak pamiętasz, miałem 48 godzin, więc pomyślałem wprost, projekt jest o muzyce, ale będziemy przecież używali różnych instrumentów i spotykają się z drugiej strony różni ludzie, więc nie wiem, może jakoś połączę te nazwy i tak naprawdę z połączenia słów muzyka, różności powstały muzykalności. Proste. Na zakończenie tego odcinka przypomnę jeszcze, że jeśli podobają Ci się treści, które publikuję tutaj właśnie w muzykalnościach, to jeśli znasz osobę, której również mogłyby się podobać takie treści, to podeślij jej proszę link do tego odcinka lub do któregokolwiek z innych odcinków z mojego podcastu. Dziękuję za 5 pięciogwiazdkowych recenzji w iTunes. Niezmiennie czekam na pierwszą pisemną recenzję. Jeśli zatem słuchasz tego podcastu za pomocą iPhone'a, to weź go w dłoń i zostaw recenzję, jeśli Ci się podoba. Jeśli Ci się nie podoba, też możesz napisać. Przypomnę jeszcze tylko, że muzykalności możesz słuchać również na Spotify. Możesz, jeśli używasz telefonu z systemem Android, aplikacja muzykalności do pobrania ze sklepu Google Play. Możesz też słuchać muzykalności bezpośrednio ze strony muzykalności.pl. Tam znajdziesz też transkrypcje odcinków, linki do osób i stron wymienionych w każdym z odcinków, także jeśli chcesz do czegoś wrócić, to zajrzyj właśnie tam. I to by było tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Muzykalności.